Dziękuję. Pan poseł Korwin-Mikke, bardzo proszę. Proszę Państwa, ja żyję 77 lat w socjalizmie i przywykłem do tego, że każdy urzędnik przedstawia tragicznie swoją sytuację po to, żeby dostać dotację, prawda, od premiera czy tam ten. Zawsze się zaniża swoje wyniki. Natomiast tutaj słyszę, że urzędnicy zawyżają, że mówią, że mają mniejsze zadłużenie niż mają w rzeczywistości. To jest pierwszy raz coś takiego widzę, żeby ludzie ukrywali, że jest źle. Każdy twierdzi, że jest źle, tragicznie, potrzebuje pomocy. Więc jak to jest w tej służbie zdrowia? No i ostatni wątek, bo tutaj pan poseł Korwin-Mikke mnie wywołał jednak do tego, że powinienem narzekać i wnioskować o jak najwięcej. No panie pośle, tak z punktu widzenia oczywiście moich potrzeb jako ministra zdrowia, no to tak pewnie być powinno, no ale patrząc na to jednak obiektywnie, realnie, no patrząc na to, że daliśmy sobie ustawowo, czyli rządowo tak naprawdę gwarancję zwiększania tych nakładów, że one sukcesywnie rosną, że tą gwarancję dajemy i to z nawiązką tak naprawdę, bo od 2018 każdorazowo te nakłady zwiększamy. No patrzę też na możliwości ministra finansów, patrzę na cały budżet państwa i oczywiście pewnie chciałbym w Ministerstwie Zdrowia mieć więcej. 7% PKB, 8%, nawet może 10 bym chciał i cieszyłbym się jak nikt na pewno. Natomiast no, nie możemy patrzeć tylko na potrzeby ministra zdrowia. Mamy w budżecie również wiele innych potrzeb. Ja z ogromną ciekawością zapoznałem się z projektem ustawy związanej ze zwiększeniem. No ale te źródła finansowania niestety, które państwo w uzasadnieniu wskazaliście, no, nie przybliżą nas do 7,2% PKB. Mimo, że pewnie osobiście jako Sławomir Gadomski bardzo bym chciał mieć 6, 8, 7, 2 albo nawet 10% PKB. Natomiast realnie mamy budżet 10 miliardów złotych większy niż w roku. Dobrze, zaniża pan te zadłużenie czy nie? Dobrze, szanowni państwo, w ten sposób skończyliśmy omawianie projektu budżetu w tym zakresie.